Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale kolory.scrapbooking i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na kolejną część tutorialu, w którym wykonujemy album komunijny dla chłopca. W tej części wykonamy sobie na pewno bazę albumu. Zobaczymy, co nam się uda jeszcze zrobić w tej części. Na pewno chciałabym zrobić stronę okładkową. Zanim przystąpimy do pracy, chciałabym Wam pokazać jeszcze kilka elementów, które być może się pojawią właśnie w tym albumie. Odnalazłam w swoich zbiorach jeszcze jakieś elementy, które mogą być związane właśnie z uroczystością komunijną. I mam tutaj taką fajną rozetkę, taką trójwymiarową. W zasadzie wszystkie te elementy są od tekturkowo.pl, oprócz tych kółeczek. Kółeczka są z fabryki Weny. I to gdzieś przy zapięciach będziemy je stosować, ale chciałam właśnie takie elementy sauté wpuścić do tego albumu, czyli nic z nim nie będę robić, można ewentualnie je zabezpieczyć lakierem, natomiast chciałabym, żeby to był właśnie taki naturalny, prosty, ale też elegancki album, dlatego też tych elementów nie może być zbyt wiele i któreś na pewno z tych elementów się pojawią w albumie, więc to na pewno, chyba że jeszcze coś znajdę. Na razie mi się udało znaleźć takie elementy, więc na razie je sobie odkładam. I przystąpimy sobie najpierw do wykonania jakby samej bazy albumu. I co będzie nam potrzebne? Ja korzystałam z arkuszy o formacie A3. Czyli miałam ułatwioną sprawę, ponieważ mogłam sobie dociąć fragment 17,5, zbigować na 17,5, tak, i mamy już jakby stronę gotową do zamykania. Potrzebne będą nam cztery takie strony, czyli potrzebujemy jakby strony o formacie 17,5 na 17,5 cm. One są troszkę zwiększone, ponieważ chciałam je zrobić troszeczkę mniejsze, natomiast w międzyczasie postanowiłam, że chcę je w jakiś sposób ozdobić. Nie ma za dużo ozdób, nie będzie w tym albumie, ale chciałabym, żeby on był tak fajnie wykończony, taki, no fajnie, żeby on szedł w kierunku takiego albumu eleganckiego. Dlatego też dookoła zostawiłam większą ramkę dookoła papieru skrapowego, który nam zostanie wklejony, po to, żeby tutaj przejechać radełkiem, czyli wytłoczyć wzór taki kropkowany, żeby to też takiej większej elegancji troszeczkę nadało. Mamy cztery strony i teraz jaki będzie system bindowania? No ja stwierdziłam, że skoro album jest prosty, strony nie będą super rozbudowane, ciężkie, to postanowiłam, że zrobimy sobie taki system. Nie, w zasadzie to nawet nie wiem, jak on się nazywa, bo to jest, gdybyśmy tak układali sobie te skrzydełka, no to można by to było powiedzieć, że to jest stack the deck. Ta byłaby szersza, tak, ta listwa. Natomiast my będziemy sobie wklejać dwie listwy oddzielnie w taki sposób. I teraz potrzebne będą nam dwa kawałki, wymiar 17,5 cm, ponieważ tyle ma nasza strona. Ta przestrzeń, którą będziemy wklejać do albumu, ma u mnie 1,2 cm, a to są skrzydełka, w zależności jakie skrzydełka lubicie. Ja mam tutaj około 1,5 cm, natomiast jeżeli ktoś lubi 2 cm, jak najbardziej sobie może dociąć 2 cm. Na te dwa skrzydełka będziemy nakładać sobie strony. I potrzebujemy dwa takie jakby fragmenty i ja te fragmenty będę sobie tutaj wklejać do albumu i ja już je teraz wkleję, żeby one troszkę też miały czasu na przeschnięcie. Więc nakładam sobie, czekajcie, bo ja teraz się zastanawiam, a tu jest ta ładniejsza strona, to ja bym chciała tą ładniejszą stroną, sobie poodwracam, o. Czyli ta część będzie widoczna i ja ją będę tutaj wklejać. Czyli około 1,2 cm się też będę odsuwać tutaj od tej przestrzeni. Nakładam klej. Jeżeli ktoś nie ma takiego wyczucia, można sobie poodmierzać i linijką pozaznaczać, w którym miejscu mamy wkleić sobie ten nasz element. Oj. Bo mi teraz klej wycieka.
Już mam resztkę, ale może się uda. Rozprowadzam. No i tutaj tego kleju daję sobie tyle, żeby dobrze mi się ta część wkleiła do albumu. Rozprowadzam klej. I będę go sobie wklejać mniej więcej 1,2 cm od brzegu. Tutaj mi też zostaje od tej części wklejonej tutaj materiałowej w okolicach 2-2,5 mm. Czyli ja sobie to wklejam. Źle zrobiłam, bo jeszcze nie podcięłam sobie skrzydełek, ale to nic, zaraz sobie podetnę w albumie. Natomiast to już sobie podetnę. O, tutaj. Czyli podcinamy sobie te skrzydełka, żeby było nam łatwiej założyć strony, czyli od linii bigowania delikatnie do linii bigowania. Czterech stron. Tak? Zanim wkleimy, tak będzie łatwiej. Natomiast ja to sobie za chwilę podetnę. Niech tylko troszeczkę mi to przeschnie. No i wklejam sobie tą drugą listwę. Nakładam klej. Rozprowadzam. No i wklejam również, te przestrzenie są 1,2 cm. I sobie wklejam. Sprawdzamy, czy mamy mniej więcej równą odległość. Ja mówię, dla osób, które mają problem właśnie z prostym wklejaniem takich elementów, najlepiej użyć linijki, ołówka, zaznaczyć sobie od krawędzi tutaj tej 1,2, od tej krawędzi 1,2 i tak wklejać te elementy. Czyli w zasadzie nasz system windowania mamy wklejony. Teraz pozostaje nam wkleić strony. Ja sobie tylko tutaj delikatnie podetnę skrzydełka. O, mamy podcięcie. Możemy sobie wkleić stronę, ale zanim sobie te strony wkleimy, to zobaczcie, tą jedną stronę mam już przygotowaną, poradełkowaną, więc ja ją wkleję. Za chwilę Wam pokażę, jak to wykonuję na drugiej stronie i resztę stron już sobie wkleję poza wizją, żeby nie tracić czasu. Natomiast w jaki sposób będę wklejać? No na pewno trzeba nałożyć klej na skrzydełko, a dodatkowo będę sklejać w tym miejscu moją stronę. Od góry nie będę nakładać kleju. Zostawię po prostu taką kieszeń. Być może będzie to dodatkowa przestrzeń do przechowywania zdjęć. Więc w pierwszej kolejności nakładam klej na skrzydełko. Rozsmarowuję. To uważaj, żeby po prostu nie dochodzić tutaj do tej tkaniny, żeby nam się ona nie pobrudziła. Nakładam z drugiej strony. Rozsmarowuję. Jeżeli mamy gdzieś nadmiar kleju, oczywiście zabieramy.
I teraz nakładam klej również na stronę. Tutaj możecie sobie skleić to taśmą, można sobie taśmą i klejem, różne są metody. Ja tutaj po prostu sobie to skleję klejem. Nie nakładam jakoś strasznie dużo tego kleju, nakładam tylko tutaj na tą przestrzeń na dole, żeby zachować jak najwięcej miejsca do włożenia po prostu zdjęć. Tutaj sobie delikatnie też przejeżdżam, żeby mi tutaj ładnie się to skrzydełko chwyciło. Myślę, że możemy sobie wklejać. Przykładam moją stronę do skrzydełka. W zasadzie można było sobie to zrobić troszkę inaczej, czyli z jednej strony położyć klej i wkleić. I dopiero z drugiej strony. Tak sobie też tą drugą stronę wkleimy. O, mi się tutaj zamknęło. Na szczęście można tutaj chwilę sobie nad tą stroną popracować. Ja, słuchajcie, nie wklejam tej strony do samego końca, czyli pozostawiam jakiś tam milimetr mniej więcej, żeby ta strona mi ładnie chodziła. Mamy stronę wklejoną. Rzeczywiście, łatwiej będzie z jednej strony skrzydełko posmarować i sobie wkleić, ale to za chwilkę tą drugą stronę sobie też wkleimy. Tylko pokażę Wam, jak przeoradełkować właśnie te strony. Będzie nam potrzebny kawałek, to jest karton, linijka, no i oczywiście radełko. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z tego radełka, nie musi. W okolicach 1,5 mm od brzegu ja sobie najeżdżam tym radełkiem i tworzy mi się wzór taki wykropkowany. I robię dokładnie to samo ze wszystkich stron. I dociskam. I robię dokładnie to samo z drugiej strony. Mocno dociskam, żeby ten wzór był dosyć widoczny. Ostatnia krawędź jest skończona. Czyli tak wygląda poradełkowana strona. Ona jest naprawdę taka fajna. No, takiego wykończenia strona nabiera. Nigdy w taki sposób nie wykonywałam stron, więc tutaj akurat stwierdziłam, że to będzie dobra okazja. I tutaj w taki właśnie sposób sobie wkleimy to skrzydełko, czyli skrzydełko to drugie. I ja sobie nałożę klej tylko z jednej strony, będzie mi łatwiej. I tutaj oczywiście do środka, żeby sobie od dołu tą stronę złapać. Delikatnie. No i podkładam stronę. Tutaj też można sobie... Ok. Podkładam stronę. Czekajcie, nie mogę trafić. Dobra, jest. Ustawiam sobie na wysokości, na której chcę. No i tutaj zamykam to skrzydełko. Sprawdzam sobie oczywiście, czy mam tutaj równo wzdłuż albumu, wzdłuż strony okładkowej.
Delikatnie się odsuwam od tutaj. Pozostawiam po prostu około milimetra. Około milimetra, żeby ta strona mi lepiej chodziła, czyli nie dociskam jej do samego końca. No i teraz kleimy sobie jeszcze z tej drugiej strony. Ja już tutaj kleju nałożyłam niepotrzebnie, no ale... Dobra. No i tutaj sobie rozsmarowujemy. Też nie do końca nie dojeżdżam. No i zamykamy już tą stronę. Ja nie często robię w taki sposób strony, no ale myślę, że też fajny, szybki sposób. Ładnie nam się te strony trzymają. Fajny też sposób właśnie na wykonywanie albumów, takiego sposobu bindowania przy takich albumach, które nie są jakoś super skomplikowane. No i wklejamy. Dociskamy z każdej strony. Mamy dwie strony wklejone, ja resztę stron sobie wkleję później. Tutaj już dwie strony mamy wklejone, na których możemy pracować. I myślę, że sobie przejdziemy do tej strony okładkowej. I co ja tutaj wymyśliłam, jeżeli chodzi o tą stronę okładkową? Strona okładkowa jest zdecydowanie większa niż arkusze, które mamy w kolekcji, ponieważ arkusz mamy takiego wymiaru. Tutaj już mam ścięty dziurkaczem, natomiast to jest pełny wymiar arkusza, on jest troszeczkę za mały. Ja tutaj też trochę chciałam nadać elegancji. Wprowadziłam do tego albumu oprócz papieru kraftowego białe maty, które też mają, jak kleimy zdjęcie, to będzie jeszcze ramka dookoła biała. Dodatkowo tutaj chcę wkleić sobie, właśnie wyeksponować jedno zdjęcie na macie. O właśnie, nie przygotowałam sobie tektury, ale to sobie zaraz jakąś wezmę. I chcę podnieść tą matę, ale zanim to zrobię, to ja też bym chciała... Dobra, mam. Chciałabym to potraktować radełkiem, ponieważ też odpowiednio więcej tutaj mam. Zaraz Wam powiem ile, sobie nie zapisałam. Czyli tutaj sobie docinam prostokąt o wymiarze 16 na 11 cm. 16 na 11, a tutaj 10,5 na 15,5, czyli ten biały już jest przygotowany, tak jakby mata pod zdjęcie, a ten jest delikatnie większy, żeby właśnie zrobić sobie wzór tym radełkiem. I ja sobie właśnie ten wzór wykonam, żeby też ta mata, ta podwójna mata była troszkę taka bardziej warstwowa. I z każdej strony, zaraz Wam pokażę dziurkacz narożnikowy, którego użyłam. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może po prostu od ręki, znaczy ściąć sobie odręcznie te narożniki, jeżeli ktoś takiego dziurkacza nie ma. Tutaj akurat nie ma problemu, także też starałam się dobrać taki dziurkacz, żeby każdy mógł też wykonać ten album, nie posiadając go. I ostatnia krawędź. Dociskam. Czyli mamy ładnie tą matę przejechaną radełkiem. Tą matę sobie białą wkleimy w tą brązową. Czyli będziemy mieć dookoła wzór z radełka. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ten wzór jest tutaj dookoła. Pojawia się. Myślę, że będzie tak bardziej elegancko też wyglądać z dodatkiem tego białego. Tego białego papieru. Ale żeby ładnie też nam wyglądała ta strona, żeby ona nie była biedna, żeby ona nie była taka, że tylko wklejamy sobie arkusz skrapowy, no to ja tutaj zrobiłam tą stronę dosyć warstwową. Czyli docięłam sobie z białego papieru fragment o wielkości 17,8 na 17,8
Przypominam, że ten papier kraftowy, który tutaj był wklejany, miał 18,2 na 18,2. Na to będziemy sobie nakładać kolejny papier kraftowy o wymiarze 17,5 na 17,5 i ja ten papier już mam poradełkowany. Także ja już sobie będę go tak wklejać i na to już przyjdzie nam ten nasz papier skrapowy. Ja sobie wybrałam akurat taki fragment właśnie z tymi elementami, które tak bardzo kojarzą mi się z właśnie uroczystością komunijną. Nakładam sobie klej. Wklejam. Zachowując dookoła niewielką ramkę. Tutaj w tych warstwach można użyć papieru kraftowego o niższej gramaturze. Ja używam gramatury 225 gram. Natomiast strony robiłam na papierze o gramaturze 250 gram. I wklejam sobie kolejną. I teraz, z racji tego, że używam papier o niskiej gramaturze, co prawda nie wiem konkretnie jakiej, ale w dotyku jest, nie jest zbyt to gruby papier, delikatnie tego kleju nakładam i dość mocno go rozsmarowuję. I wklejam w tą przestrzeń w taki sposób, żeby ładnie widać było to dziurkowanie dookoła. I całość będę wklejać do albumu. Całość sobie wkleję tutaj do albumu. Myślę, że taka fajna, prosta strona, ale jednocześnie przez te warstwy nie wydaje się taka uboga. I całość wklejam do strony okładkowej. I dociskam. Że ta kolekcja jest na tyle delikatna, gdzieś tam te tła są na tyle delikatne, że fajnie też pasują do samej uroczystości. Też te kolekcje, które w tym roku wyszły komunijne, też bardzo są fajne, bardzo delikatne. Więc jeżeli ktoś, może bardziej w kolorach są, tutaj te kolory są bardziej takie przytłumione, bardziej takie, no chłopięce, bardzo mi to pasuje właśnie na album dla chłopca. Myślę, że fajnie to będzie wyglądało. Ja sobie już wkleję tą matę tutaj, białą, a w tym czasie, jak będzie mi to schło, to ja pójdę sobie znaleźć kawałek tektury, żeby tutaj ją podkleić. Troszeczkę nadać jeszcze większej trójwymiarowości tej stronie. No i wklejam. Wklejam sobie matę. Już idę sobie znaleźć kawałek tekturki. Bo tutaj mam taki kawałek, ale chyba mi szkoda. O,
mam sobie tutaj taki fragment. Ja sobie go po prostu dotknę na odpowiednią. Długość. Ścinam. Narożniki można sobie ściąć. Zobaczmy, czy pasuje. Myślę, że jest ok. Ja już sobie wklejam tą tekturkę. Ja tutaj mam akurat tekturę 2 mm. No i wklejam. Wklejamy sobie tekturkę. Ja już ją sobie wkleję tutaj, tą matę moją, do albumu. Ja na początku chciałam ją wkleić w ten sposób, no w zależności jak komu się bardziej podoba. Ja myślę, że sobie wkleję w taki sposób, ponieważ tutaj fajnie, że to okno widać i tutaj ten witraż również, więc ja wkleję po prostu centralnie. I już sobie wklejam. Ja sobie wklejam centralnie, żeby jeszcze troszeczkę było widać właśnie tego okna. No i teraz ustawiam, żeby było mniej więcej równo. Ja sobie zerknę w taki sposób. Ok, dociskamy. Jeżeli jest równo, dociskamy. Też chciałam, żeby ten album był w miarę szybki, prosty do zrobienia. Przede wszystkim dla osób, które gdzieś tam chcą sobie na przykład na prezent zrobić, czy na przykład też dla osób, które sprzedają albumy, a potrzebują szybki projekt. Więc to jest taki fajny projekt, który rzeczywiście można szybciutko wykonać. Więc tutaj nie będzie jakichś super skomplikowanych rzeczy. Zróbmy sobie szybko, nie wiem, czy mi się uda, szybko, ale strona numer 2. I co ja tutaj bym chciała? Na pewno będziemy robić sobie kieszeń. To jest moje tło, które wybrałam tutaj na tą stronę. No tu mi się wpasowuje idealnie właśnie w to obszycie. To są maty już przygotowane. Tutaj mam papier skrapowy już docięty. Zrobimy sobie tutaj klapki. Tutaj sobie je powklejamy. To będą klapki na zdjęcia standardowe, czyli potrzebujemy przestrzeń 14 na 10 cm. Tutaj to jest przestrzeń na zdjęcie o formacie 9 na 13. Natomiast druga klapka 16 na 11 to jest przestrzeń na zdjęcie 10 na 15 cm. Zaraz Wam powiem, dlaczego takie wymiary. Odcinam skrzydełka. Ja tutaj dodatkowo mam podwójne bigowania. Klapka mniejsza ma bigowanie podwójne, standardowe 3 mm, natomiast ta większa klapka, ona będzie wewnątrz i ona ma bigowanie w okolicach 2 mm, ponieważ będzie schowana pod tą mniejszą klapką. Tutaj do tej strony użyję również sznurka. Już Wam powiem w jaki sposób. Ja go sobie chyba wkleję, słuchajcie, mam taki sznurek, jest, nie wiem, szaro-niebieski. No myślę, że fajnie pasuje tutaj też do tej szarości czy niebieskości, która się pojawia w albumie. I teraz się zastanawiam, albo tu go wkleimy i będziemy zawiązywać w ten sposób. No, a tutaj sobie zrobimy jeszcze takiego taga, gdzie nam się to wszystko ładnie połączy. Chyba tak zrobię, ale wiecie co? Ja tutaj zrobię podwójny ten sznurek. Podwójny sznurek wkleję. Może to będzie tak ładniej wyglądało.
Zastanawiam się. Ale tak zrobię. I ja go wkleję tutaj sobie po środku. Czyli mniej więcej w tym miejscu. Żeby go nie wklejać pod papier skrapowy, bo rzeczywiście papier skrapowy jest bardzo cieniutki. Więc mogłoby to może nieestetycznie wyglądać. Podklejam go sobie troszeczkę na klej. Biorę taśmę i wklejam. Zakrywam taśmą tutaj, żeby ten sznurek mi nie wyleciał. Można jeszcze kawałkiem, jak ktoś się boi. Mamy taki sznurek z jednej strony. Teraz wkleimy sobie te klapeczki. Klapki będę wklejać odsuwając się od tutaj krawędzi delikatnie. Dosłownie delikatnie, żeby ten wzór jeszcze był widoczny, tak, żeby on się nie ukrył. I pierwsza klapka, którą będę wklejać, to jest ta mniejsza, czyli format 14 na 10 cm. No i nakładam klej. Rozsmarowuję do linii bikowania. I wklejam. Wklejam tą klapkę, tak jak powiedziałam, mniej więcej na środku, jeżeli chodzi o wysokość strony. I omijam ten wzór, który mam na samej stronie. Czyli sobie tutaj dociskam. O, czyli wzór jeszcze mam widoczny delikatnie. Tutaj sobie sprawdzam, czy mam prosto wklejoną. Wklejam drugą klapkę, zaginam linię bikowania. Nakładam klej i wklejam. Również rozsmarowuję do linii bigowania. I wklejam również w miarę proporcjonalnie do linii bigowania się przesuwam tej klapki, która była wklejona przed chwilą. Czyli mamy wklejoną, trochę wkleiłam ją za wysoko. Tak będzie ok, ale trochę bliżej. Czyli nie nachodzę na linię bigowania, bo będzie mi się źle otwierać ta strona, ale dochodzę do tej linii. Możemy tutaj sobie też taśmą zabezpieczyć delikatnie, jeżeli tam gdzieś nam odchodzi ten papier kraftowy. Żeby nam się tu bardziej wszystko trzymało. Ok, klapki mamy wklejone. Będziemy sobie jeszcze wklejać tutaj ten element. Ja go wycięłam sobie już z kolekcji. Nakładam klej. Delikatnie. Nadmiar kleju oczywiście zbieram. Tutaj mam przygotowany taki fragment. Już Wam mówię, ja go sobie zbigowałam po prostu. Zrobiłam podwójne duże bigowanie, około 3 mm plus skrzydełko. Tak, czyli mam taki fragment zbigowany. Wklejam po prostu mój element i docinam go dookoła, pozostawiając niewielką ramkę z papieru kraftowego. Tutaj sobie oczywiście skrzydełka ścinam, jak przy standardowej klapce. Ok. I będę też wklejać to moje mocowanie. Ale zanim to zrobię,
To zrobię sobie dziurkę. Dziurkaczem. Jeżeli nie macie, możecie wykorzystać każdy inny dziurkacz. Powiem Wam, że będzie mi ciężko. Czekajcie, znajdę inne. Ten miałam pod ręką. Ale już patrzę, może ten będzie lepszy. Już. I sobie zrobimy dziurkę. Jest lepszy, ma większy zasięg, że tak powiem. No więc ja sobie tutaj zrobię dziurkę, ale zrobię tą większą, ponieważ będę chciała wprowadzić tutaj. Podkładam to wszystko. Ponieważ ja tutaj będę sobie przyklejać, słuchajcie, tą moją tekturkę, to kółeczko na wykończenie, więc ja sobie tutaj zrobiłam większy otwór, o, żeby to tak bardziej ładnie wyglądało, żeby nie było widoczny papier od wewnątrz w kółeczku. Nakładam klej i nakładam kółeczko. Tak, żeby było prosto. O. Nadmiar kleju, jeżeli tam gdzieś mamy, ściągam. No i będę sobie teraz mocować już to moje mocowanie. No zobaczcie, no będziemy zamykać to w taki sposób, więc ja to sobie wezmę, tutaj sprawdzę, w którym miejscu mniej więcej to prosto wychodzi. O. Czyli ustawiamy sobie prosto tutaj, równolegle do rantu, ten nasz sznurek. I ja sobie ołówkiem zaznaczę, w którym miejscu ja mam przykleić. Chodzi o to, żeby tutaj w tym miejscu nam się łączył, bo tu będzie też sznurek zamocowany. W którym miejscu mam wkleić po prostu ten element, więc nakładam sobie klej. Rozprowadzam i wklejam do zaznaczenia. I wklejam to w taki sposób, aby też mi pozostał ten wzór wytłoczony na stronie, tak? Czyli tutaj, żeby on był widoczny delikatnie. O. Mamy ładnie wklejoną tą część. Tutaj będziemy sobie to zamykać. Natomiast jeszcze tutaj w środku chciałam zrobić kieszeń. No to taka jedna z, powiedzmy, bardziej rozbudowanych stron. Ja sobie tutaj przygotowałam fragment. Zobaczcie, mój fragment po złożeniu ma tutaj 17 cm. Tutaj trzeba sobie doliczyć skrzydełka, takie jakie lubicie. U mnie to są z reguły 1,5 cm odcinki. Ja już to sobie odcinam, czyli biguję z trzech stron na 1,5 cm, pozostaje mi przestrzeń 17 cm. Wziąłam sobie ten arkusz, podobał mi się ten wzór. Ja go sobie teraz zetnę w taki sposób, żeby powstała mi kieszonka. Niekoniecznie trzeba zawsze ten wzór wycinać tak, jak on jest tutaj wpasowany w tą stronę. Możemy sobie go dopasowywać do swoich potrzeb, czyli kształt nadawać według tego, jak chcemy. Ja sobie go tutaj w ogóle odetnę, żeby już tą całą stroną, o, nie ruszać. To będzie płaska kieszeń, bardziej też nastawiona na ekspozycję zdjęć. Też nie chcę, żeby ta kieszeń była zbyt płaska. Zobaczcie, tutaj są takie chlapania, więc ja te chlapania też wykorzystuję i można, o, stworzyć sobie taką kieszeń, jakby podstawę do kieszeni, niekoniecznie wchodząc w każdy ten element tutaj, każdy listeczek objeżdżając. Nie ma takiej potrzeby. Można zawsze zrobić to na różne sposoby. Tutaj by trzeba było troszeczkę jeszcze podciąć. Delikatnie sobie zetnę. Za duży jest ten mój fragment. Odcinam.
I jeszcze chyba bym podcięła kawałek. Myślę, że możemy sobie już wkleić. Nakładam klej. No powiem Wam, że na razie nie widzę jakiegoś większego problemu, jeżeli chodzi o gramaturę tego papieru, z racji tego, że no nie jest zbyt jakoś tam gruby ten papier. Po prostu trzeba umiejętnie sobie ten klej rozprowadzić, nie nakładać go w jakiejś super dużej ilości. Nakładać w tych miejscach, w których trzeba ten klej nałożyć, czyli szczególnie dookoła i delikatnie w środku punktowo. I myślę, że spokojnie nie wiem, czy nie za dużo to teraz przycięłam tego papieru, no ale trudno, już jest jak jest. I co ja teraz będę robić? Ja teraz po prostu sobie objadę nożyczkami, czyli wytnę tą kieszeń po prostu pozostawiając dookoła ramkę. No i będziemy sobie już tą kieszeń wklejać. Tutaj sobie ścinam, tak jakbym ścinała skrzydełko. No i wjeżdżam sobie tutaj, tworząc kieszeń. To jest jeden chyba z nielicznych arkuszy, gdzie się pojawia w ogóle wzór, motyw kwiatów. Czyli tutaj mamy ewidentnie jakiegoś kwiata. On jest chyba jeden, tutaj kawałek, takie fragmenty jeszcze widać. Raczej na arkuszach znajdują się po prostu, jeżeli chodzi o motywy roślinne, liście. Co też jest fajną opcją, jeżeli chodzi o album dla chłopca. Tych kwiatów też jakoś super sporo się nie pojawiało. Tutaj mam oczywiście ścięte to skrzydełko, tak jak przy każdej klapce. Tutaj sobie ścinam, przecinając to skrzyżowanie jakby linii tych zbigowanych. No i będziemy sobie wklejać. Ale zanim sobie wkleimy, to ja sobie zerknę, czy mi się tutaj zmieści ten papier. Tak jak ja bym chciała, żeby on się zmieścił. Myślę, że tak. Sprawdzamy sobie też oczywiście, czy nam wejdzie tutaj papier i nie będzie się falował. Jeśli tak, to sobie ładnie go już wklejamy. Czyli nakładam klej. Papier kraftowy ma to do siebie, że on jest bardzo taki szorstki, trochę więcej tego kleju potrzebuje, też potrzebuje więcej siły, żeby go wkleić, ale myślę, że spokojnie można sobie z nim poradzić. I jeszcze jedna strona, jedno skrzydełko, klejamy. Przytrzymujemy lekko. No i w zasadzie pozostało nam wklejenie, oklejenie mat, wklejenie właśnie tej strony naszej jako tła. I już sobie będziemy to wklejać. Zerknę sobie jeszcze raz. Można sobie wywinąć jeszcze ładnie. Jeszcze raz sprawdzamy, czy nam tu wszystko pasuje, czy czegoś nie trzeba jednak dociąć. Tą kieszeń też będę wklejać w taki sposób, żeby troszeczkę tutaj mi widać było od dołu ten wzór. Czyli tak próbuję się wpasować pomiędzy ten wzór, który mam wytłoczony. No i w zasadzie tą część możemy sobie już wklejać. Więc ja sobie nakładam kleju, też nie nakładam go jakoś strasznie dużo, pamiętając o gramaturze papieru, delikatnie w środku. Na papierze tutaj tym kraftowym można dać sobie więcej, tutaj dobrze rozsmarować.
wkleja. Tutaj spróbuję sobie tak ten papier wkleić, żeby on trochę mi do góry poszedł. No i myślę, że jest ok. Więc wklejamy sobie całość. Pomagam sobie kością. I mamy stronę pięknie oklejoną. Tutaj mamy nasze klapki. Też warto je tutaj popracować z nimi, żeby one ładnie nam się tutaj zamykały. Będziemy tutaj zamykać na sznureczek. Tutaj ten sznureczek też sobie docinam. Wkładam. Zaraz zobaczę, czy od dobrej strony zawsze mam z tym problem. Tak, no w zasadzie może być od tej strony. Czyli będziemy sobie zamykać w taki sposób tą naszą stronę na kokardkę. I tutaj tylko jeszcze nam zostało do obklejenia. Ja wybrałam sobie takie fragmenty, czyli fragment większy, sobie dałam bardziej wzorzysty. Będę go tutaj wklejać. Nakładam klej. Rozprowadzam. No i wklejam. Dociskam te strony, akurat jeżeli chodzi o tą kolekcję, są takie fajne w dotyku, takie jakby satynowe, tak palce po prostu tak suną po tym papierze, fajny, ciekawy, chyba jeszcze na takim nie pracowałam. No i tutaj mamy jeszcze klapkę wierzchnią, ja sobie wycięłam fragment z tą książeczką i różańcem, no i to będzie tutaj na górze. Klejam. Rozmarowuję. I wklejam. Dociskam. I mam ładnie wyeksponowany też i papier, i jakiś element, który jakby nawiązuje mi do... Tutaj oczywiście możemy sobie maty wrzucić, natomiast tutaj od środka ja chcę wyklejać papierem białym. I ja sobie od razu te maty tutaj wkleję. Myślę, że to też będzie taki fajny efekt, jak będzie wklejone zdjęcie, ponieważ pozostanie nam taka biała ramka dookoła. Myślę, że to będzie bardzo fajnie, elegancko wyglądać też na tym papierze kraftowym. Więc ja sobie tutaj już wklejam. Tu moją matę. Tak trochę też może rozjaśni ten album. Mamy raz. I mamy dwa. Ja chciałam co prawda tutaj stempelki powbijać, natomiast ostatecznie stwierdziłam, że te, które ja mam, one są zbyt toporne, a nie mam też takiego jasnego tuszu. Fajny byłby tutaj tusz, na przykład w kolorze szarym bądź beżowym, takim brązowawym, natomiast ja takiego nie mam. I stwierdziłam, że na razie nie będę tutaj nic stempelkować.
Czyli tutaj mamy po prostu strony takie jaśniejsze na wklejenie zdjęcia. No i tutaj sobie zawiązujemy tą stronę na sznureczki. Trochę za luźno zawiązałam, ale już tutaj nie będę tracić czasu na zawiązywanie. No i myślę, że... Dobra, spróbuję jeszcze raz może. Czy fajnie można byłoby wykończyć te... sznureczki jakoś. O, teraz lepiej. No i mamy... To jeszcze coś mi się zawinęło. A nie, tutaj. A czekajcie, bo mi się coś tutaj źle zawiązało. No to jeszcze raz. Dobra. Myślę, że wygląda całkiem fajnie. Można później, będę skracać sobie też ten sznureczek. Na razie strony prezentują się tak, natomiast na pewno też, jeżeli chodzi o jakieś elementy dekoracyjne, też będę chciała tutaj do albumu wprowadzić, żeby też ten album nie był aż tak strasznie jakby prosty. Jakieś fajne elementy, które możemy szybko, łatwo umieścić w albumie, ale to myślę, że gdzieś już pod koniec tutorialu. Na razie Wam dziękuję, mam nadzieję, że taka propozycja i rozwiązania na strony i rozwiązań na stronach Wam się spodoba. Dajcie znać, co myślicie. Oczywiście zapraszam wszystkie osoby, które chcą wykonać w miarę szybki projekt komunijny do udziału w tutorialu. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!